Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Nie mylić z posłem Gryglasem z Nowoczesnej, bo tamtego już nie ma, tamten się wylogował z systemu. Tak, tamten zdecydowanie się wylogował. Lubi pan żartować? Bardzo, bardzo, to jest moja pasja. To pan tak na poważnie z tym startem w wyborach prezydenta Warszawy, czy na żarty? Panie redaktorze, ja jestem jedną z osób sądowanych przez Zjednoczoną Prawicę w tych wyborach. I pan mówi, jestem gotowy startować. To jest swego rodzaju, to są swego rodzaju prawybory na prawicy. I pan w tych prawyborach startuje. I ja w tych prawyborach startuję, oczywiście. Ja muszę panu powiedzieć, że jestem obecnie w takiej bardzo wysokiej formie i jestem bardzo zdeterminowany, więc myślę, że jestem dobrym kandydatem. Ale pan jest samozwańczym kandydatem, czy kandydatem partii Porozumienie? Jestem kandydatem partii Porozumienie, przedstawionym przez partię i popieranym przez partię. I kiedy pan w internecie zadaje takie pytanie na grafikach rozsyłanych do internautów, zatrudnisz mnie na prezydenta Warszawy, to jest pytanie już nie do Jarosława Gowina, bo on, rozumiem, chce, tylko do Jarosława Kaczyńskiego. Nie, to jest pytanie do warszawiaków, panie redaktorze. Chciałbym, żeby warszawiacy odpowiedzieli na to pytanie. Jeżeli oni się zdecydują mnie zatrudnić, to tak będzie, bo warszawiacy będą mieli decydujący głos w tej sprawie. A myśli pan, że ktoś, kto miał 1011 głosów w wyborach do Sejmu, uzyska poparcie Jarosława Kaczyńskiego i on powie panu: Zbigniewie, startuj? Panie redaktorze, ja zawsze mówię o tym moim wyniku w ten sposób, że ja nie miałem 100 czy 1000 prób. Ja strzeliłem do tarczy, mając jedną próbę, więc jestem szczęściarzem. A internauci odpowiadają, że wielu z nich ma więcej fanów na Facebooku, niż pan zdobył głosów w wyborach do Sejmu. No i że wszedł pan do tego parlamentu na plecach Ryszarda Petru. Złożyła pani w prokuraturze doniesienie o tym, że senator Bąkowski mógł popełnić przestępstwo, udostępniając w internecie treści o charakterze antysemickim? Przyznam szczerze, że wcześniej nie widziałam tego jego wpisu. On zawsze był dość kontrowersyjną osobą i dobrze, że prezes Kaczyński podjął tak zdecydowane działanie, że jest już poza partią, można powiedzieć, nie, na poza razie jest klubem. Zawieszony. No jest zawieszony, ale nie ma u nas miejsca dla tak skrajnych, szkodzących Polsce, w ogóle powinien naszemu wizerunkowi. Powinien ludzi znaleźć się poza Prawem i Sprawiedliwością? Tak uważam, tak uważam. No i dzisiaj mówicie na przykład ustami senatora Jackowskiego, że Waldemar Bąkowski okazał się politykiem, który nie potrafi odpowiedzialnie i roztropnie dyskutować. Bo on nigdy nie był politykiem. On nigdy nie był politykiem, był działaczem. Myślę, że jednak powinien wiele, wiele się nauczyć, zanim zainteresował się polityką. To właśnie senator Bąkowski mówił w debacie o sądach, pani poseł, że na demonstracje chodzą stare upiory bolszewickie, ubeckie wdowy, oczadzeni chodzą i jeszcze pożyteczni idioci. A w dyskusji o uchodźcach mówił na przykład, że na Półwyspie Arabskim żyją jak w chlewie. Brud, syf, kiła, malaria. Tych ludzi nie da się ucywilizować. Ten właśnie pan przyszedł na obrady Rady Miasta Gdańska z takim oto transparentem. Dziś lesby, geje, jutro zoofile, kto pojutrze. Nie pozwólmy homoseksualnej gangrenie ześwinić Polskę. Czy reakcja nie jest spóźniona? Bo może nie należało pozwolić, żeby Waldemar Bąkowski w ogóle był reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości w Senacie i żeby nie kandydował w wyborach, trzeba było sprawić. Ale jest, panie redaktorze, ja bym chciała, żeby takie reakcje na działania, nieodpowiedzialne wypowiedzi były w innych ugrupowaniach. Niestety takich reakcji zawsze nie widzę. Zawsze można powiedzieć, a tam biją, nie tylko u nas. Nie, ale to przepraszam, nie jest odpowiedź na pytanie, pani poseł. Ale decyzja jest. Co mówili politycy Platformy Obywatelskiej rok temu o budżecie tegorocznym na 2017 rok? Mówili tak: grozi nam katastrofa gospodarcza, zabraknie w tym budżecie od 12 do 19 miliardów złotych, a wszystko skończy się objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu w Unii Europejskiej. Widzi pan ten unijny walec, który się zbliża, bo w budżecie brakuje 12, 15 czy 19 miliardów złotych? Sytuacja jest bardzo dobra w całej Europie gospodarcza. Mamy tak szybko rozwijającą się strefę euro, a w szczególności te najważniejsze dla nas kraje jak Niemcy, Francja, Holandia, że nic dziwnego, że Polska, która do tych krajów eksportuje, jest częścią tego ciągu produkcyjnego i technologicznego, który sięga
do fabryk niemieckich. Nic dziwnego, że Polska szybko się rozwija. I pewnie wiedział o tym Mateusz Morawiecki, pisząc budżet. A co, opozycja o tym nie wiedziała? Nie przewidziała, że tak będzie? Mateusz Morawiecki nie mógł wiedzieć o tym wtedy, bo to do takiego stopnia jeszcze się nie stało. Może jest po prostu dobrym ministrem finansów, który przewiduje, który ma profetyczne zdolności. No jeżeli ma profetyczne zdolności, to na pewno ułatwia mu to życie. Minister finansów na ogół profetycznych zdolności nie ma. Pan nie miał? Ja na pewno nie miałem profetycznych zdolności, poza tym, że wiedziałem, że idzie wielki kryzys i dzięki temuśmy się na ten kryzys przygotowali. No kryzysem ale straszyli też posłowie opozycji, mówiąc, panu, że ten budżet jest nielegalny, panie ministrze. Ale ja bym powiedział... I że jest nielegalnie uchwalony i efekt będzie taki, że możemy mieć problem ze środkami europejskimi i z inwestorami, którzy uciekną z Polski do Londynu czy do Nowego Jorku. Trzymajmy się tego, co naprawdę wiemy. Wiemy, że w przyszłym roku deficyt budżetowy Polski, budżetu polskiego, będzie trzeci największy w całej Unii Europejskiej. I to jest w sytuacji, kiedy Polska bardzo i cała Europa, jak powiedziałem, i Niemcy, Holandia, Francja, bardzo szybko się rozwijają. To jest moment, kiedy Komisja Europejska przewiduje, że w przyszłym roku 8 krajów będzie miało nadwyżkę. Polska będzie miała trzeci najwyższy deficyt w całej Unii Europejskiej. Nie dalej jak wczoraj wiceminister finansów Leszek Skiba mówi tak, że deficyt kasowy budżetu państwa w tym roku wyniesie około 30 miliardów złotych. Minister Morawiecki chyba jednak zapanował nad tym budżetem. Śpiewanie pieśni Boże coś Polskę w Sejmie to jest takie wydarzenie na komisji sejmowej, które narusza zasady regulaminu Sejmu albo też narusza powagę Sejmu? Nie wiem, jakiej konkretnej pan sytuacji mówi, szczerze mówiąc. Ja bym, w mediach wielokrotnie można to zobaczyć. Mamy posiedzenie komisji sejmowej, na której śpiewana jest pieśń Boże coś Polska. Bo pewnie w zależności od tego, w jakich sytuacji, w jakim kontekście to się dzieje, to takie wydarzenie można różnie oceniać, więc trudno mi się odnieść do tej konkretnej sytuacji. Natomiast, trudno zrozumieć w ogóle, co tam się dzieje na tej komisji, tak swoją drogą. A jakiej pan komisji mówi? Zajmowała się GMO komisja. Nie wiem, i śpiewają, nie wiadomo czy członkowie, czy posłowie. Nie miałem możliwości uczestniczyć. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie. Być może goście tak. No nie wiem, panie doktorze, trudno mi rzeczywiście odnieść się do tego wydarzenia, natomiast pieśń jest rzeczywiście pieśnią bardzo poważną, piękną, polską, taką tradycyjną. Aspirowała zresztą w okresie międzywojennym do zostania hymnem państwowym Polski. Nie wiem, czy nasi słuchacze o tym wiedzą. Czyli zgodnie z nowymi zasadami, które marszałek Kuchciński chce wprowadzić, żeby karać posłów także za to, że naruszają powagę Sejmu, a nie tylko regulamin. No to można by na tej podstawie kogoś ukarać, czy nie? Powiem panu tak, no trudno, to zawsze trzeba odnieść do sytuacji. No, jeśli to w czasie okupacji Sejmu posłanka Mucha śpiewałaby z mównicy sejmowej, to rzeczywiście myślę, że naruszałoby to powagę Sejmu, ale też i powagę tej pieśni, która jest dla bardzo wielu Polaków ma bardzo duże znaczenie, i nie tylko religijne, ale już patriotyczne. Ale w czasie komisji sejmowej to już by też, nie było. Niech pan mnie nie pyta o sytuację, której nie znam, naprawdę. No, trudno mi się odnosić do czegoś, czego nie widziałem, nie byłem świadkiem, nie słyszałem. Jak to jest wygrać z samym sobą? Myślę, że to jest wielki zaszczyt wygrać z samym sobą. Nie, myślę, że wielkim zaszczytem jest kierować tak dobrą strukturą, jak struktura warszawska Platformy Obywatelskiej, a tak to się wyjaśnimy. Złożyło. Właśnie został pan szefem Platformy Obywatelskiej w Warszawie, a może raczej pozostał, bo był pan już wcześniej. Tak, a od roku byłem. Głosowanie odbywało się tak, że nie było kontrkandydata, pan był jedynym kandydatem. Tak się złożyło. Wodzowska partia z tej Platformy Obywatelskiej. Nie, absolutnie nie. Raczej partia, która zdaje sobie sprawę, że teraz wszystkie ręce na pokład. A co by pan powiedział, gdyby coś takiego wydarzyło się w PiS-ie, gdyby, nie wiem, Jarosław Kaczyński był jedynym kandydatem na prezesa? Słyszę te głosy. Białoruski model partyjny. Czy pan rozumie, że stać nas na program 500+, kosztujący 25 miliardów złotych rocznie? No, 23 z kawałek. No okej, tak. Przeznaczamy pieniądze także dla tych, którzy tego programu wcale nie potrzebują. To zupełnie inna dyskusja. Ale nie mamy pieniędzy dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych,
chociaż są to dużo mniejsze pieniądze, a ci ludzie poświęcają i dzień, i noc całą, pracują na 3-3,5 etatu z tymi swoimi podopiecznymi. Ja nie sądzę, żeby to była kwestia rzeczywiście finansowa w tej sytuacji, bo, to o co chodzi? Bo faktycznie to chyba nie jest bardzo wielka grupa osób. Nie mówimy tu o jakichś pieniądzach, które w szczególny sposób wpłynęłyby na stabilność finansów publicznych i budżetu państwa. Tak, oni proszą o minimalne wynagrodzenie, więc, tylko tyle. Panie doktorze, no, nie potrafię pan na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. No, wiem, że pan oczekuje, że będę znał wszystkie tematy w kraju, które są, bo które powinny być rozwiązane. No, nie znam szczegółów, więc nie będę udawał, że jest inaczej. Jest pan posłem, a to jest wyrok Trybunału, więc no zgoda, dlatego pytam. No zgoda. Ale to nie o mnie no chodzi, panie natomiast chodzi o absolutnie tak i zgadzam się z panem, ten problem powinien być rozwiązany i myślę, że i mam nadzieję, że zostanie wkrótce rozwiązany. Będę przynajmniej w tym kierunku rozmawiał i zachęcał, żeby tak się stało. To co pan może obiecać oglądającym nas teraz być może opiekunom dorosłych niepełnosprawnych? No to, co powiedziałem. Ale co to znaczy? No, będę się starał, żeby był rozwiązany. No, ale no to, co powiedziałem szef panu. Szef Sejmowej Komisji no, Finansów, to, co panu proszę powiedział, bardzo. Ale szef, ma okazję ale szef to Sejmowej widzom. Komisji Finansów, że po pierwsze nie jest człowiekiem, który decyduje o tym, jak będzie wyglądał budżet w poszczególnych działach, bo budżet jest jednak dziełem rządu i poszczególnych resortów. My w Sejmie rzeczywiście możemy go zmieniać i modyfikować i będziemy przy tej okazji jako szef Sejmowej Komisji Finansów mogę powiedzieć, że będę rozmawiał z panem minister Rafalską, bo to jest jej zakres działalności, żeby te pieniądze rzeczywiście w budżecie na rok przyszły znaleźć. A ja będę na pewno i pana kolegów o to jeszcze pytał. Ależ bardzo słusznie, bo temat jest ważny i wymaga rozwiązania. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.